Hej, hej. To jest układ sterowania agregatem prądotwórczym. Start, sprawdzanie napięcia. I zamykamy puchę i zaczynamy pierwsze testy, takie już na 100% instalacji. No to mamy na krótko uruchomione panel sterowniczy. Kontrolki jeszcze nie opisane. Praca. Inaczej, sorry. Zapłon, praca, rozruch i tu już jest poprawna praca. Ostatnia czerwona kontrolka to jest brak paliwa, czyli ogólnie mały poziom paliwa jeszcze tam wystarczy, bo jak mierzymy, około 3 litrów pozostaje w zbiorniku. Jak to się zapali, więc jeszcze muszę pomyśleć na spokojnie, jak ogarnąć temat rozłączania, ponieważ nie chcę, żeby nawet próbował zapalać, jeśli jest za mało paliwa. Jak to wygląda? Kablologia na bogato. Pierwszy test już był. Widać, ile kabelków schodzi. To jest całe sterowanie. Tu jest 230 po sprostowaniu do wyciągnięcia, ale jeszcze nie podłączone. Na razie przez 2 godziny próbowałem dojść do tego, czemu nie chce zapalić. Co się okazało, postał miesiąc, plus minus miesiąc, i świeca zaszła takim nagarem. Fakt, że parę razy zdarzyło mi się go odpalić na kilka sekund, więc coś spowodowało, że świeca no zaszła syfem. Pokażę Wam teraz, jak to startuje, jak to działa, ile czasu potrzebuje z rozruchu do przełączenia się na pracę. Jest już zagrzany, więc ruszy bez problemu, ale nagram Wam jeszcze jeden filmik, start na zimno. Mamy przełączony na automat. Mamy 230, teraz zasymulujemy zanik napięcia, czyli odłączę po prostu na bezpieczniku. Nie ma napięcia. Rozpoczęła się zapłon. Sterowanie już przepina go na rozruch. Siłownik przerzuca waję na rozruch. No i czekamy teraz, bo wszystkie zegary muszą sobie przelecieć. Tu już klika zegar, ten pierwszy, gdzie jest 25 sekund. O, i awaria. Czas fajeczki przemyśleń. Już jestem po awarii. Sterownik zaświrował i nie wykrył tego, że agregat jest już uruchomiony. Po czym wykonał ponowny rozruch. Tyle dobrze, że Bendix wyskoczył. Szedł sam napęd rozrusznika. Nie szło po trybach. Po trybach po wieńcu z koła zamachowego. Ale w międzyczasie wykonałem jeszcze jeden rozruch i zauważyłem, że podczas gaszenia agregatu na sekundę pojawia się napięcie na rozruchu. Nie wiem, z czego to wynika. Przejrzałem całą instalację i tutaj na agregacie, i tutaj w rozdzielnicy przekopałem praktycznie wszystko. Prawdopodobnie gdzieś sygnał błądzi, pojawia się na sekundę. Koło zamachowe jest rozpędzone. W tym momencie, jak Bendix wyrzuca trybo i dochodzi do zakleszczenia, czyli do ponownego rozruchu, dostaje mocno w zęby, sypią się iskry. Więc muszę wykonać jeszcze jedno zabezpieczenie, myślę, zrobić to na przekaźniku. I działałoby to na takiej zasadzie, że jeśli
jest 230 z agregatu, to przekaźnik rozłączy przewód, który idzie na rozruch. Po prostu rozepnie go. Więc nawet gdy pojawi się ten sygnał lub ten błądzący taki sygnał, który się pojawia po przejściu na sieć zawodową, nie nastąpi wyrzucenie Bendixa i no, nie będzie kolizji, że tak powiem. Chyba że inne rozwiązanie, nic mi na szybko nie przychodzi do głowy. Ale myślę, że takie rozwiązanie byłoby logiczne. Problem w tym, że nie mam tu przekaźnika sterowanego na 230. No, niestety nie mam. Mam tylko tego, ale tego nie chcę użyć, bo to jest, żeby z opóźnieniem włączał 230 na inwerter. Chodzi mi o ten. Więc potrzebowałbym coś na szybciora. Powiem szczerze, chyba zaraz się zbieram i jadę coś lokalnie kupić. Pewnie to tu przepłacę dwukrotnie, no ale trudno. Ważne, żeby był uruchomiony. Ale zanim pojadę na zakupy po ten jeden przekaźnik, żeby sobie zrobić zabezpieczenie rozruchu, o którym wspomniałem chwilę przedtem, musiałem zamknąć ten sarkofag, mimo tego, że jeszcze nie jest wygłuszony. Ani watom, ani żadna izolacja termiczna nie jest od środka dana, ale po prostu muszę zobaczyć, jak głośno to pójdzie. Raczej zobaczyć, usłyszeć. Fakt, że są takie nieszczelności na tym sarkofagu, ale przyjdzie wata, to przyjdzie jakieś wykończenie w przyszłości, będzie dobrze. Dobra, robimy start. Jest na automat, jest na automat. Symulujemy zanik fazy. A czyli zanik sieci zawodowej. Poszedł zapłon, a słychać jak siłownik przepycha wajchę. To za chwilę ruszy rozruch. Nie wiem, czy tu nie dołożyć jeszcze kondensatora, bo jest dość taki konkretny zanik napięcia tego 12 V z akumulatora. Zaraz zobaczycie, jak kontrolki przygasają. No i jeszcze liczę do startu, do pierwszego rozruchu. No koleś. I poszło. Zaraz przesunie wajchę na pracę. I jak wszystko będzie ok z napięciem, zapali się ta kontrolka. O, już rusza. Już wykrył, że agregat wystartował, że jest napięcie. Zaraz potwierdzi to. No i pracuje. W sumie jak bez wygłuszenia to nie ma tragedii, nie? Jutro dołożę wygłuszenie, zamocuję agregat, żeby tam sobie nie latał. No i zmontuję ten film w jedną całość i prawdopodobnie jutro się pojawi, czyli dla Was dziś, w tym momencie.